Kołecki. Ja bardzo, naprawdę bardzo szanuję cię jako sportowca. I jakby nie umniejszając twoim naprawdę wielkim sukcesom, na dzisiaj twoja siła w MMA najbardziej by się mogła przydać tutaj Mirkowi do rozkładania klatki, bo byś mógł po dwa przęsła nosić i byście dwa razy szybciej klatkę rozłożyli. To na dzisiaj takie znaczenie ma w sportach walki na dzisiaj twoja siła. Natomiast co do Trypsona, to zrobiliśmy tam jakiś żart przed galą PLMA na Torwarze. Oczywiście to był tylko i wyłącznie żart, nigdy w życiu nie było planów takiej walki i mówiąc szczerze, ja nie chciałbym nigdy takiej walki. Zarówno walka z Trypsonem czy z Szymonem Koleckim byłaby dla mnie krokiem wstecz. Marcinek, słuchaj, jak jesteś taki ananasek mocny, to cię zapraszam, no zmierzmy się, nie ma sprawy, mogę nawet dzisiaj, możemy skoczyć do klatki, nie musi nikt na to patrzeć, możemy się zmierzyć, udowodnimy sobie, kto jest większym ananaskiem, co? No to chodź. No to chodź. Poczekaj. Dajcie, chodź. Ale ja nie żartuję. No chodź. Padły słowa. Trypson. Nie, ja... Prawda jest taka, słuchajcie, ja nie, to nie są żarty. Prawda jest taka, że na dzisiaj z twoimi umiejętnościami miałbyś problemy, żeby ubić muchę w kiblu, a co dopiero brać się za jakieś, wiesz, wyzwania sportowe. Jeszcze chciałem dodać, słuchaj, że jak jesteś taki mocny, jesteś chłopcem do bicia, znany jesteś z tego, że wszyscy cię biją, ale nie wiem, masz jakąś inną wartość i myślisz, że no to chodź, zdejmij koszulę. No usiądź na dupie, bo i tak usiądziesz, jak dojdzie do walki, to szybciej usiądziesz niż teraz na dupie, rozumiesz? Będziesz leżał i kwiczał. Tak będzie. Do zobaczenia. Chłopie, będziesz leżał i kwiczał i mnie przepraszał na kolanach, rozumiesz?